Witam serdecznie wszystkich przedstawicieli społeczności Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jesteśmy przed kościołem świętego Jana Jerozolimskiego za murami w Poznaniu nad poznańską Maltą. Malta wielu kojarzy się przede wszystkim z jeziorem, z torem regatowym, z miejscem rekreacji, ale wszystkiego początki wzięły się tu z tego miejsca. 900 lat temu mniej więcej, w 1142 roku, na tym miejscu powstał kościół. W niedalekiej odległości od katedry poznańskiej, wówczas miasto Poznań to była właściwie katedra otoczona murami, leżąca na Ostrowiu Tumskim. Dlatego ten kościół, który jest w niewielkiej odległości od katedry, leżący już za murami, nosi za patrona świętego Jana Jerozolimskiego za murami miasta. Jest to jedna z najstarszych świątyń w Poznaniu, śmiem twierdzić, że po katedrze najstarsza i dlatego narzeczonym, którzy decydują się brać ślub w tym kościele, obiecuję, że otworzę im najstarsze drzwi w Poznaniu. Katedra bowiem, chociaż jest najstarszym obiektem sakralnym, to jednak oryginalne są tam tylko podziemia. Natomiast tutaj stoimy przed frontonem romańskiego kościoła z portalem, który ma przeszło 800 lat. Co ciekawe, ta romańska, najstarsza część kościoła została zbudowana z cegły. W tamtych czasach materiałem budowlanym były ciosy kamienne, które znajdują się jeszcze w zabytkowym portalu. Natomiast cegła była wtedy bardzo luksusowym materiałem budowlanym i historycy mówią, że jest to najstarszy w tej części Polski ceglany kościół zbudowany w stylu romańskim. Na początku XVI wieku do tego romańskiego kościoła dobudowano boczną kaplicę, a na początku wieku XVIII jeszcze jedną barokową. I kiedy patrzymy od strony katedry na fronton kościoła, widzimy właśnie te trzy części. Zasadniczą część romańską, wieżę stojącą nad boczną kaplicą gotycką i barokową kaplicę zbudowaną przez zakon kawalerów maltańskich. Kościół pierwotnie miał za patrona świętego Michała Archanioła, ale już kilkadziesiąt lat po jego zbudowaniu w wieku XII przy tym kościele powstało hospicjum. To był taki budynek, który nie tylko zajmował się chorymi, ale także wędrowcami, bezdomnymi, tymi, którzy potrzebowali pomocy. Kilkadziesiąt lat po zbudowaniu tego budynku, jeszcze w wieku XII, do prowadzenia tego hospicjum biskup poznański sprowadził zakon kawalerów maltańskich. Od tego czasu historia tego zakonu przez 800 lat związana jest właśnie z tym miejscem. I stąd właśnie jezioro nosi nazwę Malta, pobliskie osiedle Komandoria. Komandoria to taki dział organizacyjny, grupa organizacyjna zakonu. Od 800 lat zakon prowadzi tutaj bardzo ożywioną działalność charytatywną. Przedstawiam konfratra Macieja Koszuckiego, jednego z kilkunastu poznańskich Maltańczyków, chyba najwybitniejszego, jednego z najwybitniejszych polskich historyków zakonu i stąd myślę, że to najwłaściwsza osoba, żeby opowiedzieć nam o obecności zakonu maltańskiego na tym miejscu. Swoją opowieść rozpocznę trochę daleko, ponieważ w Ziemi Świętej w latach 60., 70. XI wieku, trudno ustalić dokładną datę, pobożne bractwo z miasta Amalfi, jednej z czterech głównych republik, italskich republik morskich, wykupiło od rządzącego wtedy m.in. Jerozolimą kalifa Al-Mustansira teren o rzut kamieniem na południe od grobu świętego, na którym zbudowano budynek zwany szpitalem. Szpital w średniowieczu to nie był taki szpital, który znamy w czasach współczesnych. Nazwa sama hospital wywodzi się nie od słowa łacińskiego egrotus, chory, ale od słowa hospes, gość. Także szpital w średniowieczu przyjmował zarówno osoby chore, przyjmował pielgrzymów licznych w Ziemi Świętej, przyjmował również osoby bezdomne,
bezdomne, które za bardzo nie umiały sobie ustawić życia samodzielnie. Pieczę nad pensjonariuszami tego szpitala powierzono grupie włoskich zakonników pod przewodnictwem błogosławionego Gerarda, który jest uznawany obecnie za pierwszego zwierzchnika zakonu. Istnienie zakonu zostało usankcjonowane przez papieża Paschalisa II bullą Postulatio Voluntatis z 1113 roku i tam napisano, że papież bierze nowo powstały zakon, który za swojego patrona przyjął świętego Jana Jerozolimskiego, czyli świętego Jana Chrzciciela, pod opiekę stolicy apostolskiej. Zakon od tej pory nie podlegał władzy świeckiej, natomiast podlegał ani nawet diecezjalnej, podlegał bezpośrednio pod stolicę apostolską, pod Ojca Świętego. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zakon przyjął swoją formę też działania militarnego, chociaż z tą formą jest bardziej kojarzony niż z działalnością charytatywną w przeszłości. Było to za czasów drugiego zwierzchnika zakonu, błogosławionego Raimunda de Puy, rycerza prowansalskiego. Raimund de Puy spowodował, że joannici, bo takich również nazywano od świętego Jana, szpitalnicy, uczestniczyli między innymi w zdobywaniu w walkach pod Ascalonem i otrzymali od króla jerozolimskiego pierwszą twierdzę zwaną Bet Gibelin. I od tego czasu dzieje zakonu przebiegają dwutorowo. Z jednej strony działalność szpitalna, dobroczynna, charytatywna, a z drugiej strony działalność militarna. I teraz może powiem parę słów o tradycjach polskich joannitów, później zwanych kawalerami maltańskimi. Stoimy przed kościołem świętego Jana Jerozolimskiego. W 1187 roku został on ofiarowany szpitalnikom, aby przez księcia Mieszka III Starego i biskupa poznańskiego Radwana w celu prowadzenia przez nich przytuliska znajdującego się obok kościoła. Dokument świadczący o tej fundacji znajduje się obecnie w bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Komandoria poznańska rozwijała się nieprzerwanie przez cały okres istnienia Księstwa Wielkopolskiego, Królestwa Polskiego, I Rzeczypospolitej. Dopiero kres jej położyła decyzja króla pruskiego w latach 30. XIX wieku o likwidacji instytucji zakonów katolickich na terenie Królestwa Pruskiego. I ostatecznie komandoria została zlikwidowana z chwilą śmierci ostatniego komandora Andrzeja Marcina Miaskowskiego, chociaż według historyka poznańskiego Łukaszewicza szpital działał jeszcze przy kościele do połowy lat 40. Obok fundacji w Poznaniu, jeżeli chodzi o tereny zajmowane przez ówczesną pierwszą Rzeczypospolitą, pod koniec XVI wieku powstała komandoria w Stwołowiczach na Litwie, fundacji Radziwiłłów, która zakończyła swoje istnienie z chwilą rozbiorów Polski. I tutaj musimy nawiązać również do historii już współczesnej. 21 czerwca 1920 roku tutaj na tym miejscu kawalerowie maltańscy, Polacy, jeżeli chodzi o zabór pruski wywodzący się ze Związku Śląskich Kawalerów Maltańskich, jeżeli chodzi o zabór austriacki z Wielkiego Przeoratu Czech i Austrii oraz tak zwani kawalerowie Gremio Religionis, znajdujący się na terenie państwa rosyjskiego, założyli Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich znajduje się w pierwszej dziesiątce związków narodowych powstałych w świecie. Przed wojną nie rozwinęli jakiejś większej działalności. Co prawda przejęli od Związku Śląskich Kawalerów Maltańskich szpital w Rybniku. Na południu
południowej Wielkopolsce objęli również szpital w Rychtalu, właściwie szpitalik, który był prowadzony przez siostry zakonne oraz przez miejscowego lekarza. No i należy wspomnieć o epopei bardzo wspaniałej Wojskowego Szpitala Maltańskiego w Warszawie, który powstał z niczego właściwie 5 września 1939 roku i działał w Warszawie aż do, łącznie z powstaniem warszawskim, pełniąc rolę gdyby szpitala dla polskich organizacji podziemnych. Po przekształceniach własnościowych w 1992 roku po pamiętnym konwencie na Zamku Królewskim w Warszawie Związek Polski po latach przebytych na emigracji wrócił na ziemię polskie i tutaj również w Poznaniu przy parafii świętego Jana Jerozolimskiego powstała pierwsza instytucja charytatywna Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Polsce, czyli specjalistyczna przychodnia onkologiczna pomoc maltańska przy parafii świętego Jana Jerozolimskiego za murami w Poznaniu. Tu wykonywano zdjęcia mammograficzne. Trzeba powiedzieć, że wtedy byliśmy drugą instytucją posiadającą mamograf w Poznaniu obok Wielkopolskiego Centrum Onkologii, czyli było to bardzo ważne i duże posunięcie. Dalsze instytucje działające pod szyldem joannitów, kawalerów maltańskich w Polsce zaczęły powstawać lawinowo. Jest to środowiskowy szpital, środowiskowy dom samopomocy, pomoc maltańska w Puszczykowie pod Poznaniem, przejęte przez nas warsztaty terapii zajęciowej na Ławicy. Obecnie filia tych warsztatów terapii zajęciowej znajduje się również w Centrum Pomocy Maltańskiej Komandoria. Jest to ten nowy budynek znajdujący się za plebanią parafii, zbudowany na działce przekazanej nam przez jego ekscelencję księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Również w innych miastach to Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej w Barczewie, udzielający pomocy osobom terminalnie chorym, osobom w śpiączce, posiadający duży oddział dla chorych, u których wymagana jest terapia respiratorowa. Jest dom pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych w Szyldaku koło Ostródy. Dużym taką jednostką jest Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich rodzinom w Krakowie na Woli Justowskiej. Ta instytucja obejmuje również integracyjne przedszkole, a również poradnie dla dzieci autystycznych oraz poradnię lokopedyczną. No, duże znaczenie ma również Maltańska Służba Medyczna, która udziela pomocy przedmedycznej i medycznej osobom potrzebującym podczas imprez religijnych, imprez sportowych, różnego rodzaju pielgrzymek, między innymi również podczas wizyty papieża Franciszka w Polsce. Byliśmy główną instytucją odpowiedzialną za zabezpieczenie medyczne tego wydarzenia. Również trzeba zwrócić uwagę na inne formy pomocy. Są to pielgrzymki, gdzie pogłębiamy naszą formację duchową. Coroczne pielgrzymki do Lourdes z chorymi, pielgrzymka do Częstochowy, pielgrzymka do Gietrzwałdu, pielgrzymka do Piekar Śląskich, obozy dla osób niepełnosprawnych w Szczyżycu koło Limanowej, które odbywają się w miesiącach wakacyjnych. Także to jest duża gama naszych jakichś osiągnięć w tym względzie. Również dbamy o rozwój kadr naszych wśród młodzieży i corocznie organizowane są tak zwane obozy Małej Malty, gdzie młodzież opiekuje się swoimi rówieśnikami, które są osobami chorymi, niepełnosprawnymi. Obozy takie odbywają się corocznie. No i w Polsce w przeciągu ostatniego 30-lecia 3 obozy Małej Malty odbyły się w Polsce. Pierwszy w Wągrowcu, a 2 następne pod Krakowem.
Zakon maltański jest z jednej strony instytucją prawa międzynarodowego, jakby niejako suwerenne państwo, oraz zakonem religijnym podlegającym Ojcu Świętemu. Wielki mistrz jest głową tego państwa, dożywotnią. Ma tytuł księcia, przyznany mu przez cesarza Rudolfa II Habsburga. Zakon posiada stosunki dyplomatyczne z mniej więcej 140 państwami, między innymi z Polską. Jest ambasador zakonu maltańskiego w Polsce oraz funkcję ambasadora Polski przy zakonie maltańskim pełni zwyczajowo ambasador przy Stolicy Apostolskiej. Także to jest taka pokrótka historia tej dziewięciu wieków historii naszego zakonu. A zatem, jak słyszeliście Państwo, historia i teraźniejszość, 9 wieków obecności zakonu maltańskiego, ale też 9 wieków działalności tego kościoła. Wielu poznaniaków, którzy nawet przeżyli wiele lat w Poznaniu, mówi, że nigdy nie byli w tym kościele, że ten kościół jest ciągle zamknięty. Rzeczywiście ze względu na bogactwo zabytków, zarówno zewnętrznych, jak i wewnątrz kościoła, kościół jest otwierany zasadniczo tylko na nabożeństwa i stąd ci, którzy w godzinach poza nabożeństwami, poza niedzielą tutaj przechodzą, nie byli nigdy wewnątrz. Kościół ma za patrona świętego Jana Jerozolimskiego. Tego też nie wszyscy rozumieją. Jan Jerozolimski, cóż to za Jan? Otóż to ten sam patron, którego znamy jako Jan Chrzciciel, ten, który ochrzcił Pana Jezusa. W zakonie maltańskim nazywany jest Janem Jerozolimskim i stąd ta nazwa kościoła, świętego Jana Jerozolimskiego za murami. Moi drodzy, zapraszam Was na krótki spacer po kościele. Mamy okazję wejść do środka, żeby zobaczyć zabytki. Kilka lat temu kościół przeszedł bardzo gruntowny remont, który odsłonił cały szereg nieznanych dotąd szczegółów. Zapraszam do środka. A zatem stoimy przed najstarszymi drzwiami w Poznaniu. Portal, który liczy sobie 800 lat. Te bloki kamienne to właśnie charakterystyczny budulec dla kościoła romańskiego. Portal otoczony jest cegłą, jak powiedziałem, bardzo luksusowym w tamtych czasach materiałem. Przy wejściu do kościoła znajdują się dwie kolumny. Ta została roztrzaskana przez pocisk w czasie II wojny światowej, natomiast ta jest oryginalna, ma 800 lat i nie została z tego miejsca naruszona. Dwie ciekawostki, które opowiadają przewodnicy, wierzcie lub nie wierzcie. Pierwszy z nich dotyczy tych owalnych otworów, które w cegłach się znajdują. W średniowieczu sakrament spowiedzi był dosyć rzadką praktyką, ale pokuta, którą otrzymywali grzesznicy, była bardzo surowa. I mówią, że za pokutę nadawano grzesznikowi stanięcie na zewnątrz kościoła i wykonywanie kciukiem takich ruchów obrotowych tak długo, dopóki nie wytrą takiego otworku. Dopiero wtedy grzesznik mógł wejść do kościoła i uczestniczyć w liturgii. Druga rzecz, która jest już przekazem historycznym, a nie legendą, to rysy, które znajdują się na tym kamiennym bloku, które pochodzą od szabel. W tamtych czasach niewiele było budynków murowanych, trzeba więc było wykorzystywać każdą okazję, żeby naostrzyć ostrze szpady czy jej czub. I kiedy przychodzono do kościoła, wykorzystywano właśnie ten blok do tego, żeby wygładzić ostrze miecza czy ostrze szpady, naostrzyć jej czpień. Wejdziemy teraz do kościoła i żeby zapoznać się z najciekawszymi zabytkami tej świątyni. Weszliśmy do kościoła, to jest żyjący obiekt. W dniu wczorajszym mieliśmy tu uroczystość pierwszej komunii świętej, stąd widzicie Państwo dekoracje przy ołtarzu i na ławkach, ale to przede wszystkim historia. To, co zdumiewa każdego, kto wchodzi do tej świątyni, to to, że jesteśmy w romańskich murach, a nad głową mamy gotyckie sklepienie.
Otóż tego sklepienia nie było, kiedy powstawały mury romańskie, kiedy dopiero w XVI wieku, na początku XVI wieku dobudowano boczną nawę, wówczas zdecydowano się obie części kościoła połączyć sklepieniem i stąd w romańskiej świątyni gotyckie sklepienie. Kościół jest pełen zabytków i długo by mówić o nich. W czasie prac remontowych, które prowadziliśmy przed kilku laty, zdjęto 4 tony tynków, które zostały nałożone. 28 warstw farby, zanim konserwatorzy dotarli do cegły, do pierwotnej cegły. Kiedy zdejmowano te późniejsze, te współczesne tynki, udało się zachować tynki średniowieczne. Na niektórych nich fragmenty polichromii. Kiedy patrzycie Państwo na ściany, można zobaczyć fragmenty polichromii pochodzących z różnych wieków. Kościół w czasie II wojny światowej nie był zniszczony, był zamieniony na magazyn, ale był wypalony. I stąd niewiele zachowało się tych najstarszych historycznych malowideł. Większość malowideł dobrze zachowanych, które dzisiaj widzicie Państwo, a między innymi łuk tęczowy nad wejściem do prezbiterium, pochodzą z czasów po II wojnie światowej i są autorstwa zespołu, którym kierował rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, profesor Tesser. Przepiękny witraż, który znajduje się za ołtarzem głównym, także jest powojenny, pochodzi z pracowni wybitnego poznańskiego witrażysty Stanisława Powalisza. Ale są też i zabytki stare i bardzo stare. XVI-wieczny tryptyk, który znajduje się w głównym ołtarzu, stał przedtem w jednej z bocznych naw. Przedstawia Matkę Bożą, po jednej stronie biskupa Stanisława, po drugiej stronie świętego Jana Jerozolimskiego. Szczególnie cennym zabytkiem jest chrzcielnica, która znajduje się z boku ołtarza. Można na niej zobaczyć wyrytą w kamieniu datę. Gotycka piątka przypomina nam dzisiaj siódemkę. Data brzmi 1522, a więc w tym roku dokładnie obchodzimy 500-lecie ustawienia tej chrzcielnicy w naszym kościele. Innym cennym niezwykle zabytkiem jest krucyfiks, który znajduje się w kaplicy maltańskiej, tej najmłodszej barokowej kaplicy zbudowanej przez komandora maltańskiego jako miejsce pochówków komandorów maltańskich. Rzeczywiście w czasie prac remontowych w kościele zaglądnęliśmy także w podziemia. W kaplicy maltańskiej znaleźliśmy pochówki w trumnach. Wielka krypta z dużą ilością kości znajduje się pod tymi ławkami. Także pod ołtarzem w prezbiterium krypta z kilkoma pochówkami. W kaplicy maltańskiej w ołtarzu, 300-letnim ołtarzu, znajduje się stara figura drewniana Pana Jezusa na krzyżu. Z tą figurą związana jest historia zapisana w kronikach parafialnych. Przejdźmy może do tej kaplicy, żeby o tym krzyżu dwa słowa opowiedzieć. Po drodze, zaglądając w te miejsca, które przypominają nam mariaż Kościoła katolickiego i zakonu maltańskiego. Krzyż maltański znajdujący się w tym kartuszu nad wejściem do kaplicy maltańskiej, 8-ramienny biały krzyż. Tak samo krzyż maltański w dwóch współczesnych witrażach po lewej i prawej stronie świętego Jana Chrzciciela, Jana Jerozolimskiego. Na czerwonym tle widzimy biały krzyż maltański. Także tutaj na ławkach wyryte zostały godła maltańskie. Znajdujemy się obecnie w kaplicy maltańskiej, najmłodszej barokowej części kościoła świętego Jana Jerozolimskiego za murami. Kaplica pobudowana przez Maltańczyków jako miejsce pochówku komandorów pełna jest także symboli maltańskich. Na obrazie, pod którym się w tej chwili znajduje, wizja cesarza Konstantyna, który przy moście milwijskim, wychodząc do wojny z najeźdźcami, którzy próbowali opanować Rzym, ma wizję krzyża i z tego krzyża z nieba odzywa się do niego głos: w tym znaku zwyciężysz. Ten krzyż przedstawiony na tym obrazie ma także formę krzyża maltańskiego, a więc 8-ramiennego białego krzyża. W kaplicy maltańskiej znajdują się witraże, które nawiązują
nawiązują także do historii zakonu maltańskiego. Między innymi witraż przedstawiający wizerunek Matki Bożej z Filermo. Charakterystyczny brak proporcji. Jedna część twarzy większa, druga mniejsza. To jest patronka zakonu maltańskiego. Nad nią w takim medalionie mury zamku z wyspy Patmos, jednej z siedzib historycznych zakonu, pod spodem kościół świętego Jana Jerozolimskiego. Na dwóch ścianach przeciwległych w kaplicy znajdują się tablice pamiątkowe upamiętniające stulecie zakonu, które obchodziliśmy 2 lata temu. Na jednej z nich znajduje się historia, krótka historia Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich, na drugiej wymienione imiona prezydentów Malty Polskiej, a także tych Maltańczyków, którzy oddali krew umierając, ginąc w czasie wojen czy różnych innych kataklizmów. Jednak najciekawszym i najcenniejszym zabytkiem, który znajduje się w tej kaplicy, jest 300-letni barokowy ołtarz. Po jego lewej i prawej stronie figury przedstawiające świętego Stanisława Biskupa i świętego Jana Jerozolimskiego. W głównym ołtarzu wizerunek, obraz przedstawiający scenę ścięcia świętego Jana Jerozolimskiego, czyli Jana Chrzciciela, z kaprysu Herodiady. To właśnie za tym XVII-wiecznym obrazem znajduje się figura Chrystusa ukrzyżowanego łaskami słynącego. Można ją obserwować, kiedy podniesiony zostanie obraz Jana Jerozolimskiego. W głównym ołtarzu barokowym kaplicy Świętego Krzyża znajduje się rzecz niezwykła. W kronikach parafialnych zapisano, że na początku XVIII wieku, kiedy wichura przechodziła nad miastem Poznań i zrywała dachy z wielu kościołów i budynków, przewróciła także krzyż stojący przy drodze z Poznania do Swarzędza. Z tego krzyża spadła drewniana figura Chrystusa. Pobożny parafianin podniósł ją i przyniósł na plebanie. Proboszcz powiesił tą figurę na ścianie i po kilku tygodniach z tej figury zaczęły płynąć krwawe krople. A lud pobożny z komandorii zbiegał się z chusteczkami, żeby żadna kropla krwi nie upadła na ziemię i nie została zmarnotrawiona. Wytarto figurę z krwi, zamknięto ją w szafie i powiadomiono kurię. Kiedy przyjechali kurialiści, kanonicy, otwarto szafę i stwierdzono, że na figurze drewnianej Chrystusa znowu pojawiły się krople krwi. Znowu je wytarto, zamknięto szafę. Wreszcie zawołano biskupa poznańskiego, który przybył, stwierdził, że nie da się wytłumaczyć, skąd krew bierze się na drewnianej figurze Chrystusa. Polecił ją umieścić, tą figurę, w bocznym ołtarzu, właśnie tutaj, i nakazał odprawienie mszy świętej. I znowu kroniki piszą, a lud pobożny, padając na kolana, łaski, o które prosił, natychmiast otrzymywał. Od 300 lat ten krzyż jest zatem łaskami słynący. Ludzie przychodzą tutaj z reguły w piątek po wieczornej mszy świętej na nowennę prosić o różne łaski, które są im potrzebne. Wota, które wiszą poniżej krzyża, nieliczne wota, jakie zostały złożone w tej świątyni, świadczą o tym, że rzeczywiście modlitwa przed tą figurą Chrystusa uprasza różne łaski. Niezwykła, stara, 300-letnia przynajmniej figura drewniana Jezusa Chrystusa w koronie cierniowej. Kiedy podejdzie się bliżej, widać każdą kostkę, widać każdą żyłę, widać krople krwi znajdujące się na tej figurze. Warto poprosić przez chwilę o łaskę, której potrzebujemy dla siebie w naszym życiu. I jeszcze na koniec ciekawostka dla tych, którzy interesują się budownictwem, architekturą. Dzisiaj panuje kult nida gipsu, idealnie gładkiej ściany. W wiekach średnich nie miano takiego szacunku dla linii prostych. Tutaj przykład ściany z kościoła romańskiego, która ma wyjątkowo płynące tynki, płynący układ ścian. Romańskie okno, które odkryliśmy w trakcie prac remontowych, z częścią tynków właśnie 800-letnich. Tak samo ta cegła, która jest tutaj odkryta, to cegła z pierwotnego kościoła sprzed 800 lat ze starą bardzo fugą. Na tych płynących tynkach można znaleźć rylcem wydrapane imiona mularczyków, którzy w XVII-XVIII wieku dokonywali różnych przebudowań.